Bóg jest generalnie rzecz biorąc miłością, o ile dobrze pamiętam i doświadczam. W związku z tym, jeśli tu się dokonuje miłość przy grillu, to tu jest Bóg obecny. I teraz ta więź jest kluczowa. To może nie być Eucharystii, a jak będzie więź, to jest Bóg. I powiem teraz coś dziwnego bardzo może dla niektórych. Może być Eucharystia bez miłości i ty nie jesteś w Bogu. Tak. Możesz zjeść 10 kilo Najświętszego Sakramentu i nie doświadczasz Boga. I on powie, nie spotkaliśmy się. Tylko dzięki waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy. Szanowni Państwo, witajcie bardzo serdecznie na Pogłębiarka Podcast. Ja od dawna marzyłem, żebyśmy się spotkali w takim gronie. Monika i Marcin, gajdowie, ludzi, którzy nie trzeba przedstawiać. Autorzy wielu książek, psychoterapeuci, rodzice, małżonkowie i przede wszystkim ludzie zanurzeni bardzo głęboko w zdrową, kontemplatywną duchowość. Bardzo się cieszę, że się widzimy tutaj. My również się cieszymy. Ja jeszcze tu mała promocja diakonatu. Jestem diakonem, czyli nietypowe małżeństwo, świecka osoba z duchownym w małżeństwie. Tak. Chciałem do tego przejść, ale... Jak to jest być żoną duchownego? No to jest ciekawy temat na inny podcast. No właśnie. Żona ciekawa historia, ale my jeszcze... Przed narzeczeństwem już widzieliśmy diakonów stałych we Francji, we wspólnotach właśnie małżeństwa i widzieliśmy, tak, to jest to, my chcemy tak. Także trochę jakby coś dla mnie... No. A bo to chciałem podpytać, ale czyli to było takie, że wy chcecie tak, a nie, że Marcin chce. Nie. To było od początku. Także to tak, że to się zrealizowało, to raczej taki prezent od Boga, że to się mogło zrealizować w naszym życiu i dość normalnie, ponieważ powiem szczerze, niewiele to zmieniło, raczej usankcjonowało bardziej od strony święceń to, co i tak się Marcin posługiwał jakoś też jako małżeństwo, także bardzo coś naturalnego dla nas przynajmniej. Ja chcę bardzo o to dopytać, ale to za chwilę, bo znaczy, nawet nieźle to się łączy, bo się spotykamy tutaj, żeby porozmawiać o waszej najnowszej książce, która została wydana, wydawnictwo Dwie Ryby, o rodzicielstwie. Powiedzcie coś o tym? No tak, to jest książka Rodzice w akcji, Rodzice nastolatków w akcji. To czyli jest kontynuacja. Można powiedzieć część druga. I ostatnio może jeszcze dziadkowie w akcji napiszemy, ale póki co nie planujemy. Część druga naszej pierwszej książki poświęconej wychowaniu dzieci, czyli Rodzice w akcji, być może znanej widzom czy słuchaczom, dlatego że no dość dużo tej książki się sprzedało i swojego czasu była taka dość popularna. I po jakimś czasie stwierdziliśmy, że no mamy pewne doświadczenie jako rodzice nastolatków. Już przeżyliśmy ten okres, jak widać żyjemy nadal. Okazuje się, nasze dzieci też nadal żyją, więc nikt nikogo nie zabił. A wręcz odwrotnie, okazuje się, że wydaje się, znaczy jesteśmy przekonani, że mamy czwórkę wspaniałych, dojrzałych, mądrych, miłujących ludzi, myślących ludzi. Więc mogliśmy troszkę podzielić się, jak to nam wyszło. O, tak. Tak, pierwotnie w 2019 roku nagraliśmy audiobook właśnie Rodzice nastolatków w akcji. To był taki moment, kiedy nasz najmłodszy syn, bo mamy czwórkę dzieci, właśnie miał 19 lat, czyli taki moment właśnie ostatni rok bycia nastolatkiem, bo już za rok 20, więc to już to był taki właśnie domknięcie tego okresu naszego życia z naszymi nastoletnimi dziećmi, to był ten najmłodszy, a dzięki Dwóm Rybom okazało się to teraz w formie właśnie książkowej. No to jest taka ciekawa przeprawa, tak sobie wyobrażam, bo nie mam żadnego doświadczenia w tej kwestii towarzyszenia osobom we wprowadzaniu ich w życie. To wydaje mi się, że to jest jakieś misterium, że z jednej strony mamy świat naszych wartości, czegoś, co dla nas jest ważne. Chcemy zaprosić dzieciaki
do tego świata, a jednocześnie nikt nie chce naruszyć ich indywidualności w tym wszystkim i wolnego wyboru. Dla was to było trudne i wymagające, czy raczej tak naturalnie to szło? Znaczy ja mam takie, znaczy mamy takie doświadczenie, że razem z naszymi dziećmi dojrzewaliśmy, że to jest proces, który obejmuje dwie strony. Zarówno my jako rodzice dojrzewaliśmy do tej roli rodziców właśnie nastolatków i to było bardzo rozwojowe także dla nas jako właśnie ludzi. Tak, doświadczenie właśnie tego, że nagle obok to nasze małe, kochane dziecko staje się, okazuje się odrębnym człowiekiem, to jest odrębny człowiek, odrębny świat i to było bardzo fascynujące, chociaż momentami też i trudne i wymagające właśnie znalezienia tego balansu pomiędzy jednak byciem, towarzyszeniem, a jednak też i wychowaniem, czyli granice i wymagania, które też wtedy trzeba stawiać, a nie jest to proste, a właśnie wspieraniem tego indywidualnego rozwoju odrębnego ja i wspieraniem tego, żeby ci ludzie właśnie odkrywali siebie i żyli swoim własnym, odrębnym życiem. To w ogóle jest tak, że jak teraz ja patrzę z pewnej perspektywy, to oprócz tego, że my dojrzewaliśmy, dzieci dojrzewały, to również zmieniał się bardzo świat. My jesteśmy z takiego dziwnego pokolenia, które nie znało telefonów komórkowych, internetu. Właśnie, nie było internetu, więc naprawdę zmiana, w jakiej się znaleźliśmy, cywilizacyjna jest ogromna, a z drugiej strony również Kościół, myślę, że zaczął dojrzewać też w jakimś aspekcie, bo Kościół ciągle dojrzewa, ciasto się zakwasza mniej lub bardziej przez wieki i tutaj też się bardzo dużo zmieniało i zmienia. Tak, myślę, że Kościół jest nadal na bardzo dużym zakręcie i jak z tego zakrętu nie wypaść, to się okaże dopiero. I teraz na to wszystko się jeszcze nałożyło, na to nasze dojrzewanie, to wszystko, o czym mówię. Więc no naprawdę, oby żył w ciekawych czasach, nam się to zdarzyło. Na szczęście nie doświadczyliśmy wojny bezpośrednio, bo tego jeszcze by brakowało. Chociaż zahaczyliśmy o stan wojenny jako dzieci czy młodzież. Więc dużo rzeczy się złożyło na nasze doświadczenie i mimo wszystko, czy może dzięki temu też dojrzeliśmy. Ja patrzę na swoje dojrzewanie, uważam się za dojrzałego człowieka, co nie znaczy, że się nie rozwijam, ale widzę to tak, że te dzieci w zasadzie teraz mógłbym mieć, tak? W sensie takim, że jakoś to tak jest, że ten rozwój w ogóle chyba ten, byśmy powiedzieli, ewolucyjny tak zaskoczył tą małpę, która stała się człowiekiem w pewnym momencie na drodze ewolucji w sposób jakiś płynny, że ta małpa biologicznie jest gotowa do tego, żeby mieć dzieci, ale w naszym cywilizacyjnym świecie, który jest tak bardzo niestabilny, który jest zupełnie inny niż w jakiejś na przykład Afryce czy Amazonii, gdzie role są ustalone, nikt się nie zastanawia, jaki zawód wybierze, bo to jest wiadome. Te wszystkie procesy są tam znacznie, znacznie prostsze, a my doświadczamy tak dużych napięć związanych z tyloma możliwościami, że właściwie ja bym powiedział, nasze dojrzewanie teraz się gdzieś domyka, tak bym powiedział, może o sobie, może żona wcześniej dojrzała, ale mężczyźni zdaje się, że później. I my już tych dzieci nie mamy. One wychodzą w tym momencie, w którym my jeszcze jesteśmy w rozwoju takim. I to nie jest wcale proste dla obu stron. Także jak patrzę na to, teraz wiele rzeczy zrobiłbym inaczej, ale też jestem dzieckiem swoich czasów. Tak? Czyli niektórzy mają taki dar, że wyskakują w jakimś wymiarze ze swoich czasów. Myślę, że my też jakoś przekraczaliśmy coś, ale generalnie byliśmy dziećmi swoich czasów. Inaczej się myślało o rodzicielstwie wtedy, inaczej się myśli teraz. Też trzeba się z tym pogodzić, także po prostu uczymy się.
Ale wydaje mi się, że książka jest aktualna, bo czytam ją chyba z 6 razy przy redakcji. Dojrzewa się zawsze w czasie drogi, a nie rusza się w drogę, kiedy jest się dojrzałym. Tak. Marcin, a byłbyś w stanie jakby, bo powiedziałeś, że kiedyś się inaczej patrzyło na rodzicielstwo, dzisiaj już trochę inaczej. Te takie największe zmiany, to co było dla ciebie, dla was oczywiste, a trzeba było zweryfikować na przykład, że na coś dzisiaj już nie możemy sobie pozwalać, czy... Bo jest taki temat... Nie wiem, na przykład przymuszania dzieci do chodzenia do kościoła. To jest dylemat, o którym ja często słyszałem. No, naciskać, nie naciskać, nie? Kiedy to. Nie, no nie wiem, to my bez zmiany czasów mieliśmy takie przekonanie, że od pewnego wieku to nie jest sensowne i logiczne naciskać, by chodziły do kościoła, bo jak się. A od jaki to jest wiek? A no ty mi powiedz, jak będziesz miał dziecko, to będziesz miał światło na to. My zakładamy, że każdy rodzic sam powinien po pewnych symptomach zorientować się, że to, co dawniej było rutyną, nawet formą obowiązku domowego, takim jak, nie wiem, wynoszenie śmieci wręcz, przy zachowaniu oczywiście proporcji, jeśli chodzi o to, o treść, to była część pewnej świata, które nazwiemy sobie światem porządku, obowiązku, bezpieczeństwa, i gdzieś w pewnym momencie pojawia się przestrzeń, która jest związana z wyborem, bo tylko i z wolnością, bo tylko wybór dokonywany w wolności ma wartość. Można powiedzieć, że wolność strzeże wartości wyboru i to się dzieje na płynnie, i jeśli rodzice się nie zorientują, że właśnie dziecko jest już w tym okresie, w którym ta wolność jest niezwykle istotna, no to mogą traktować to, jakby to był dalej obowiązek. I nie wiem, jeśli nie pójdziesz ze mną do kościoła, to co, obniżę ci kieszonkowe, czy też będziesz krócej grać na komputerze? Czy o to by chodziło Panu Jezusowi, jeśli byśmy już tak mieli powiedzieć? Przy czym to też jest związane z wolnością rodziców, bo jeśli mamy ludzi neurotycznych jako rodziców, no to oni ten swój neurotyczny religijność przesączą dzieciom, co też my w gabinecie często widzimy. Także to nie jest takie oczywiste. Własna świadomość jest tutaj kluczowa. Też, kiedy pisaliśmy tą pierwszą część Rodziców w akcji, dotyczyła ona głównie właśnie tych dzieci młodszych. Tam piszemy właśnie o takim wydawaniu paszportu i tak dalej, o czymś takim, że do pewnego momentu po prostu zabieramy swoje dzieci do kościoła, no bo tak u nas w domu jest, bo to jest jakby taka granica porządku i bezpieczeństwa. Kiedy one zaczynają dorastać, troszkę pozwalamy im, żeby one gdyby zaczęły właśnie same wybierać, same decydować, i to jest właściwe, bo to się wiąże z wartościami, a nie już tylko z porządkiem i bezpieczeństwem, tylko z dojrzewaniem tej konkretnej osoby, naszego dziecka. Każdy sam gdzieś musi Jezusowi powiedzieć tak albo nie. I kiedyś to się musi zadziać. Natomiast... Ostatnio ktoś mnie pytał właśnie, że ma takie dziecko około tam 10-letnie, no nie chce chodzić do kościoła, i co ja bym mu powiedziała. Jak powiedziałam, powiem szczerze, powiedziałam, kiedyś to wiem, co bym powiedziała, tak? Idzie do kościoła, bo to jest porządek, granica porządku i bezpieczeństwa. Ale jest też jakaś pewna zmiana ogólnie, no to, o czym Marcin powiedział, zmiana w kościele, tak? Zmiana sytuacji kościoła obecnie, tak? To wszystko, to też przenika i powiedziałam, wiesz, dzisiaj bym ci powiedziała, Nie byłabym dziś tak radykalna, tak? Że jeżeli dziecko nie chce, to idzie, bo my idziemy. Ale właśnie może nie trzymajmy się tego wieku, bo tak. 10-latek, dlaczego ja nie lubię pytań o wiek? I szkoda, że Monika akurat użyłaś może tego przykładu. Tak, dlatego, że tego wykasować. Wykasujcie to wy sobie sami, bo chodzi o to, że będzie 10-latek, któremu moim zdaniem można jeszcze tak powiedzieć, i będzie taki 10-latek, któremu nie warto jest tak powiedzieć. Można, ale nie warto. Jak się zrobi bilans, co się traci, co się zyskuje i czy jego miłość do Boga wzrośnie w tym momencie i poznanie Boga, no to można by się zastanawiać. Więc ja uważam, naprawdę nie kokietuję, tylko naprawdę uważam, ty masz
słuchaczu, rodzicu, słuchaczu czy widzu sam światło i oczywiście odpowiedzialność, bo często ludzie pytają, ale czy ja powinienem, czy nie powinienem, bo subtelnie próbują zrzucić z siebie odpowiedzialność. Ale słuchajcie, fajnie jest wziąć odpowiedzialność. Dobrze jest też nawet popełniać błędy. Po prostu wtedy się rozwijasz. Jeśli zrzucasz z siebie odpowiedzialność, nawet mówiąc, no dobra, szukam dobra i dlatego pytam mądrzejszych, no to nie pójdziesz tak w rozwoju i cały proces się tak nie posunie do przodu, jakbyś nawet popełnił błąd, ale twój własny. Więc ludzie, nie bójcie się sami decydować, dokładnie, tylko weźcie pod uwagę, że naprawdę co innego jest powiedzieć sześciolatkowi, musisz iść ze mną na mszę, a co innemu jest powiedzieć to samo siedemnastolatkowi. I że to zupełnie są inne momenty. A jest taki suwaczek tutaj. I ja ci nie powiem, że akurat w tym punkcie nie należy tego robić. Już. Nie wiem, sprawdź, zobacz, co się dzieje. Zobacz, co się dzieje też z twoim dzieckiem, z tobą. Co się dzieje w relacji. Jak reagują inne dzieci. Co się dzieje na tej mszy, na którą chodzisz. Ja sam nie mam ochoty chodzić. Dawniej nie miałem ochoty, bo teraz chodzę na mszę, gdzie sam jestem diakonem i no powiedzmy trafiam na dobre homilie. Swoje. No tak. Tak często moje. Masz szczęście. No takim narcystycznym teraz się zażartowałem sobie narcystycznie, ale rozumiem ludzi, którzy po prostu nie są w stanie zdzierżyć tego, co tam się dzieje i tym bardziej dziecko może nie móc. No tak, no, tego chyba nie musimy sobie tłumaczyć w tym momencie, bo no każdy właśnie wie, jak ta rzeczywistość wygląda. Jak omówiliście o tym, to mi się przypomniała taka historia mojej rozmowy z moją mamą. I kiedyś ja jej tak powiedziałem, nie no słuchaj, za moje życie będę odpowiadał tylko ja. I ona powiedziała, i ja trochę też. I wkurzyłem się wtedy strasznie. Mówię, no jak to? Ale tak sobie później pomyślałem, że to trudne musi być dla rodziców takie odpuszczenie, że faktycznie przestaje być opiekunem i odpowiedzialnym, a staje się osobą, która przyjmuje wybór dziecka i nie jestem za niego odpowiedzialny. To jestem w stanie sobie to tylko wyobrażać, ale jakkolwiek sobie to nie wyobrażam, to wydaje mi się, że to jest trudny proces. Uznanie autonomii. Znaczy tam ty chciałaś mówić. Mów, mów. No jest to trudny proces, ale też i właśnie piękny, bo jeżeli to idzie tak stopniowo i właśnie widzimy tą osobę obok nas, tego małego, najpierw dziecka, potem tego młodego człowieka, jak dorasta i jeżeli mamy to spojrzenie, że to jest naprawdę odrębny człowiek, to jest to też piękne spotkanie z kimś innym, że to nie jestem ja. Ja to moje dziecko przynosi mi ten swój świat do domu. To jest też fascynujące spotkanie. Ja pamiętam, że jak pierwsze nasze dzieci wchodziły w ten okres nastoletni, to było trudno, ale myśmy byli zafascynowani tym, jakie to jest niesamowite, że to jest naprawdę odrębny człowiek, że mamy obok siebie zupełnie inny kosmos, tak? I to jest fascynujące poznawać też tego kogoś i to też może być piękny proces takiego właśnie odkrywania, że obok jest naprawdę odrębny człowiek i takiej odpowiedzialności oczywiście, że my chcemy przekazać ci to, co najpiękniejsze dla nas, ale w pewnym momencie, żebyś ty mógł być w pełni sobą, to ten moment tego puszczenia no bywa bardzo bolesny, że oni naprawdę mogą wybrać inaczej niż my, że możemy odkryć, że nie realizują tego planu, jaki my byśmy dla nich chcieli, jak najlepszy oczywiście, że mają swoją drogę. Mi się tak teraz pomyślało, że to fajne pytanie jest bardzo, że to o ten trud i ból, że ten trud może się zasilać dwoma źródłami. Jedno źródło będzie związane z niedojrzałością, czy w ogóle wprost mówiąc z ego, w tym negatywnym rozumieniu ego jako podróbki prawdziwej tożsamości rodzica,
i że to może również, ten ból może wynikać z takiego procesu, który myślę jest zdrowy, związany z oddawaniem życia, bo gdzieś ostatecznie w rodzicielstwo jest wpisane pewna śmierć. Oczywiście, że jeśli ktoś jest mocno egocentryczny czy wręcz narcystyczny jako rodzic, nadkontrolujący, nadodpowiedzialny, ja bym raczej tego, co twoja mama w życiu nie powiedział, że ja też chcę być odpowiedzialny, nawet trochę za życie swoich dzieci, już to by mnie udusiło, szczerze powiem. Natomiast to nie znaczy, że ich nie kocham, że ich los jest mi obojętny, ale nawet trochę nie chcę być odpowiedzialny za ich życie. Natomiast dorosłe oczywiście, natomiast tam więc jest taki element egocentryczny, że ja ciebie zaprogramuję na to, że ty masz być prostym przedłużeniem mnie, a tak naprawdę mojego ego w sumie, tak? I to oczywiście jest chore. Natomiast jest też coś takiego, co jest, wiesz, związane z tajemnicą rodzicielstwa i wydaje mi się, że w tą tajemnicę jest wpisane również umieranie jakiejś zdrowej części, że jest w tym jakaś ofiarność, jest w tym coś głęboko, że poród jest trudny i też jest właśnie wymiarem pewnego, można powiedzieć symbolicznym wręcz wymiarem oddawania życia w tym momencie matki, która jakąś krew przelewa, prawda? I to nie jest egocentryczne, tylko tak po prostu to jest stworzone, więc jest też takie rodzicielstwo święte, które jest związane z umieraniem i to się jakoś miesza i fajnie jest się pozbyć tej egocentrycznej części, ale i tak się trochę umiera, nawet jeśli się już nie zawłaszcza, także jak załóżmy widzisz, że akurat nam się to nie przydarzyło, ale też jestem w stanie sobie wyobrazić, że dziecko naprawdę idzie w skuchę jakąś straszną życiową, no to umierasz po prostu. Myślę, że gdzieś jest w tym coś boskiego. Ale chyba jest też coś jeszcze trudniejszego, że to też nie chodzi tylko o nas, ale tak jak pracujemy z ludźmi po prostu i sami wiemy, że widzimy, że czasami widać, że ktoś mówi, no ja widzę teraz swoje dziecko i widzę, że to jest z powodu moich błędów, tego co ja zrobiłam, z nim coś się dzieje, na przykład. To jest też bardzo, bardzo trudny moment stawania w prawdzie, że rzeczywiście tak też może być, że nie ma idealnych rodziców. Na pewno nie da się wychować dzieci nie raniąc, bo sami jesteśmy ograniczeni, sami mamy swoje słabości, ograniczenia. A czasami to, co też uważamy jako dobro ze strony dziecka, może być odbierane jako coś krzywdzącego, także to się nie da wychować bez zranienia. Tak, a czasami też właśnie pewne naprawdę nasze błędy, nasza jakaś niedojrzałość może powodować konkretne skutki w życiu tej osoby, tak? Ale jednocześnie, przepraszam, że przerywam, bo wiesz, Monika, mówisz o takiej ważnej rzeczy, bo tak sobie wyobrażam, że rodzice dzisiaj to są trochę w opałach, tak realnie, dlatego że nie wiem, lata 60., 70., 80., no to co? Dziecko ma mieć sucho i ma być najedzone i to wszystko, nie? Później pojawiają się te lata 90., narracja taka, że tutaj niezaspokojone potrzeby dziecka, te wczesno dzieci, no o czym nikt wcześniej nie wiedział i teraz jest taka presja na tych rodziców, że właściwie każdy ruch pod kontrolą powinien być, nie? No to, bo za chwilę możemy być oskarżeni sami przez siebie, albo przez naszych dzieci, albo przez społeczeństwo, że nie byliśmy jako rodzice wystarczająco dobrzy. No to w ogóle jest kilka takich tematów, bo ja patrzę na nasze dzieci, które mają swoje dzieci, bo najstarszy syn ma dwie córki, druga w kolejności nasza córka ma też córkę, czyli mamy trzy wnuczki i patrzę, jak oni wychowują te dzieci, to ja ich podziwiam i nie widzę ludzi pod presją. Oni to robią bardzo fajnie i myślę, że mądrzej niż my, kiedy my byliśmy w ich sytuacji. Tak. Także ja się cieszę, że coś się posunęło do przodu.
w sensie takim, że podmiotowość dziecka jest inaczej widziana. Również no na przykład to, czy można powiedzieć, że nie wiem, dwulatek jest niegrzeczny, tak? Takie określenie, które tam, no nie wiem, my mówiliśmy, jesteś grzeczny, niegrzeczny, a teraz no myślisz, co to w ogóle znaczy, czy na przykład wiem, że może być dorosły niegrzeczny, zachować się niegrzecznie, tak, po chamsku nawet, ale czy dwulatek może się zachować niegrzecznie, pewnie stoi za tym jakaś potrzeba, że on się tak zachowuje, tylko teraz, czy trzynastolatek już może się zachować niegrzecznie, no moim zdaniem tak, że to nie jest tak, że do końca stoją za, no, za tym chamskim zachowaniem 40-latka, też stoi jakaś jego potrzeba, ale czy to jest powód na to, czy to jest, czy to uzasadnia, żeby pozwolić mu na takie zachowanie i powiedzieć, no widzę, że pan ma jakieś potrzeby. Tylko czasami postawić granicę, nie dam się tak traktować, tak? I wydaje mi się, że oni mają ogromny taki zasób, który jest moim zdaniem super zasobem i oni też skonfrontowali to swoje teraz doświadczenie z tym, co my robiliśmy i powiedzieli nam często, było to trudne bardzo, czasem nieprzyjemne, to my robimy inaczej niż wy. To bardziej dotyczy małych dzieci, bo wydaje mi się, że książka Nastolatki jest bardzo aktualna. I tam ja niewiele bym zweryfikował, czy właściwie jeśli trzeba było, to zweryfikowaliśmy w treści teraz książki i no ja uważam, nie wydajemy szrota, tak, nie wydajemy, wręcz uważam, że to jest bardzo dobra książka, natomiast są tam fajne bardzo rozdziały dotyczące tożsamości dziecka, wzmacniania jego tożsamości i bronię ich i uważam, są dobre. A moglibyście coś powiedzieć o tym więcej? O wzmacnianiu tożsamości dziecka? Bardzo ciekawy temat. No, to właściwie jest coś fajnego, czego my nigdzie nie przeczytaliśmy w żadnej z książek. I myślę, że na kursie systemowym jakoś najbardziej to do nas docierało. Słyszę chyba w jakiejś książce. Jakie błędy możesz zrobić... Ojciec wobec córki, matka wobec córki, jakie błędy może zrobić ojciec wobec syna, matka wobec syna. I mamy taki rozdział cały poświęcony temu, właściwie błędom i również co ojciec powinien zrobić wobec córki, żeby ją wzmacniać. Jak się ustawia ta relacja wtedy mąż-żona, mąż-córka i analogicznie we wszystkich tych konstelacjach. No nie będziemy tutaj... Ale właśnie, proszę, powiedz jakiś przykład. Nie, to są takie, to są naprawdę bardzo takie... To jest też taka powszechna wiedza, myślę, prawda? Że intuicyjna też do pewnego wieku ta relacja na przykład właśnie matki z córką i z synem jest taka no, pierwsza i bliższa. Potem raczej dobrze jest właściwe, żeby matka jakby bardziej oddała syna w świat ojca, w świat mężczyzn, tak? Ale z drugiej strony, na przykład jeżeli jest córka, to córka pozostaje w świecie matki, a ważne jest, żeby to ojciec uczestniczył, bardziej był zainteresowany światem córki, czyli bardziej był zainteresowany jej światem i tam się pojawiał, a nie zapraszał ją do swojego. W terapii często się zdarza, że jako dorosłe osoby właśnie na przykład kobiety odkrywają, że ojciec był nieobecny i ja, żeby z nim być, no to nie wiem, razem z nim naprawiałam pralkę, albo razem z nim właśnie, nie wiem, oglądałam boks, albo razem z nim coś tam robiłam, żeby w ogóle zaistnieć, żeby w ogóle mnie zobaczył, żeby mnie zobaczył. A to nie był ojciec, który, nie wiem, właśnie razem tam coś wszedł w świat córki, mówi, ale wspaniałe, ale cudnie, pokaż mi to, jak rysujesz, twoja wrażliwość, to jest coś cudownego, jesteś cudowną księżniczką, tak? Jakby tak. Tutaj są też te procesy, no takie już właśnie wchodzimy w szczegóły, ale co z relacją małżeńską, bo córka jest księżniczką, ale królową jest matka i córka ma przegrać no matką. No tak, natomiast w znaczeniu, że ta relacja jest najpierwsza. No, to są różne systemowe, ciekawe procesy. Ale jest tam jeden fajny moment, bardzo przegapiany mi się wydaje. W wieku nastoletnim?
Tak, w wieku nastoletnim to jest moment, w którym, jeśli używać tego słowa przegrać, no, wygrać. To oczywiście. To chociaż to nie jest najbardziej właściwe, ale... Ale może też to trafnie opisuje jakąś część rywalizacji, która tam jest. Jest taki moment, w którym ojciec powinien przegrać z synem, a matka przegrać z córką. I to jest właśnie moment w wieku nastu lat, kiedy... Przegrać? Przegrać. No tak powiedzmy, że to ja powinienem dać mu odczuć, słuchaj, wiesz co, chodź, powiedz, bo ja nie znam tego najnowszego programu, ty się na tym lepiej znasz niż ja. Tak? I niektórzy z lekkim rysem narcystycznym ojcowie nigdy czegoś takiego swojemu synowi nie powiedzą. Tak samo pewną matki będą takie, które są gwiazdami. Teraz ludzie się długo nie starzeją, czy tak, starzeją się późno. I ta matka jest taką gwiazdą, że córka nie może jakby zaistnieć przy niej. I właśnie chodzi o to, żeby, i to też jest w tym rozdziale o tożsamości, żeby matka w pewnym momencie umiała troszkę powiedzieć... Się krok do tyłu, to teraz ty jesteś tą piękną, najpiękniejszą. No, to nie chodzi nawet o takie wizualne rzeczy, ale żeby powiedziała, słuchaj, wiesz co, jak tą wegańską potrawę się gotuje, bo ja tego nie umiem, a ty mi to pokaż. Tak? I to jest niezwykle wzmacniające dla dzieci. Ale czy to jest przegrać, czy być w partnerstwie? To... My to tak sobie nazwaliśmy. Marcin, słusznie do tego przegrać, wygrać. Bardziej chodzi o to właśnie, gdzie kto jest w dobrym znaczeniu, oczywiście partnerstwo, ale ten moment takiego, że dziecko jest dzieckiem, rodzic jest wyżej, prawda? A w tym pewnym momencie rzeczywiście to ja troszkę schodzę jakby w dół, a dziecko, prawda, no, idzie wtedy w górę i bardziej jest partnerstwo. I też jest powiedzieć, takie wiesz co, ty umiesz. Świat, nie? Tak, ty umiesz. A nawet właśnie dziecko to jest świat, a ja zostaję krok z tyłu, tak. Bo teraz ty idziesz przede mną. Tak, już. Powiedzieć dziecku, ty umiesz w jakimś obszarze więcej niż ja, tak? To o ten moment, to jest bardzo wzmacniające, jeśli chodzi o tożsamość. I bardzo ważne dla rozwoju właśnie to, co mówiłam nas jako rodziców, że to jest też okej, że my jesteśmy kimś, kto już zostaje krok do tyłu w pewnym momencie, a przed nami jest to młode pokolenie. To też jest ważne. Umieć też właśnie mieć to takie dobre swoje miejsca. Oczywiście my się dalej rozwijamy, ale to jest okej, że ci młodzi wiedzą lepiej. Intelektualnie w jakimś obszarze, bo to też nie dotyczy całości życia czy doświadczenia, bo wiadomo, że nie dogonią nas ale może być tak, że czymś, co jest doświadczeniem życiowym. Rodzice, którzy zawsze będą mówić, ja wiem lepiej, ale tak. To jest właśnie taki moment, okej, ja to wiem tak. Narcyzmu jest bardzo dużo wszędzie i ten narcyzm no niestety właśnie dopada również procesy rodzinne. Z waszej obserwacji ten moment, kiedy te dzieci w różnych domach, bo macie doświadczenie spotkań z wieloma osobami bardzo, i idą swoją drogą, wszystko jedno, czy rodzice się jakby, może inaczej, i jeśli nie realizują tego świata wartości rodziców, wydaje mi się, że to jest taki duży ból cały czas, to co może pomóc takim rodzicom, żeby przyjąć, że nie mamy wpływu na to, w jaki sposób, jak oni wybrali, żeby oni nie zatonęli w tym poczuciu winy, który no, wydaje się chyba nie zawsze jest na miejscu. Może zacznę. Mi się wydaje, że trzeba jeszcze właśnie uściślić, co ty, czy w ogóle w domyśle mamy my tutaj, mówiąc wartości. Bo czy można na przykład zachować wartości, nie będąc nadal religijnym człowiekiem? Moim zdaniem można, tak? Wydaje mi się, że religijność nie jest jakimś unikalnym rezerwatem, poza którym nie występuje coś takiego jak wolność, miłość, prawda, dobroć. Mhm. Więc czy mówimy o wartościach, czy mówimy o religijności? Bo już to samo rozróżnienie teraz, które poczyniłem, może być leczące dla ludzi, którzy
doświadczają tego, że jak rozumiem, bardziej może nawet pytasz o tę religijność właśnie, że ich dziecko nie decyduje się uczestniczyć w życiu Kościoła, czy wręcz odżegnuje się od Kościoła. I co tutaj się może zdarzyć paradoksalnego, że ono decyduje się na odejście od Kościoła właśnie dlatego, że przejęło wartości. I to jest strasznie smutne teraz, co ja mówię. Ale widząc oczywiście z zewnątrz tę strukturę Kościoła czy instytucję Kościoła jako głęboko chorą, ono czasem czuje, że żeby być wolnym, miłującym człowiekiem, musi z tego miejsca odejść. Podkreślam, że mówię o czymś dla mnie osobiście bardzo smutnym, ale ja to rozumiem, że niektórzy ludzie tak mają. Ja głęboko ich rozumiem, bo sam mam często dużo gniewu na to, co tutaj się w tak zwanym kościele strukturalnym dzieje. Więc to jest pierwsza rzecz, że może to dziecko właśnie jest wierne temu, co mu przekazywałeś, robiąc tak. Teraz do tego jeszcze potrzeba też dobrej teologii, bo jeśli my mamy teologię taką, że poza tą strukturą nie ma zbawienia i wszyscy inni toną i będą smażyć się w piekle, jak to pokazują objawienia prywatne, nie wchodźmy na ten temat dalej, no to w tym momencie oczywiście, że pojawia się lęk o to, czy to dziecko będzie zbawione. A jeśli my dobrze czytamy Pismo Święte i słyszymy, że kto miłuje, zna Boga, a kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością, jak czytamy w liście świętego Jana, to my wiemy, że ta weryfikacja nie idzie przez to, czy ktoś jest ochrzczony, czy nie, tylko ta weryfikacja idzie przez to, czy ktoś jest miłujący, czy nie, jeśli chodzi o udział w życiu Boga tu na ziemi, prawda? A z drugiej strony Kościół sam w Soborze Watykańskim II podkreślił, i my to wyśpiewujemy czy w modlitwie wielkopiątkowej, jeśli jest śpiewana. Modlitwie wiernych. W modlitwie wiernych, gdzie modlimy się za te kręgi i my nie modlimy się z myślą, z obawą, że ci ludzie są potępieni i my prosimy, żeby weszli do Kościoła, tylko my szanując miejsce, w którym się znaleźli, prosimy, by łaska również tam na nich działała i by oni tej łasce się poddawali. Więc Kościół zaczął sam siebie rozumieć wreszcie tak, jak to rozumiał, zanim to poza Kościołem nie ma zbawienia, które padło w zupełnie innym kontekście, niż my to teraz używamy, tak. Że Kościół zaczyna wreszcie siebie sam rozumieć Chrystusowo, czyli kataholon jako obejmujący całość. Kataholon, greckie słowa dla tych, co nie wiedzą, od którego wzięło słowo katolicki. Obejmujący całość, dotyczący całości, odnoszący się do wszystkiego. I teraz jak my tak zaczynamy widzieć Kościół, i już nie mówię, że samego Boga, który, o ile mi dobrze wiadomo, katolikiem nie jest, no to w tym momencie zaczyna mieć jakiś spokój, że jest jakiś uczciwy porządek w tym, co się dzieje, że może to nawet jest coś wartościowego, że oni myślą, że nie powielają mechanicznie lub z lęku tylko naszej religijności i sobie możemy jeszcze przypomnieć, że ta postawa skądinąd trochę ryzykowna, nie mówię teraz, że to się zawsze ma tak skończyć, ale że pierwsze kroki poza dom syna marnotrawnego tak zwanego były w sumie pierwszymi krokami do domu, że on zatoczył pewne koło, nie mówię, że nasze dzieci takie koła zatoczą na pewno i czy na pewno o to chodzi, ale jak się zapytać ludzi, którym synem woleliby być, jeśli już by musieli wybierać z tych dwóch, bo można sobie wyobrazić jeszcze trzeciego, załóżmy. Którego mi tam brakuje. Dobra, ale to jest taka ostra ikona. Jezus lubił takie malować.
no to większość chyba jednak wolałaby być tym, co to sobie odszedł i wrócił z sercem poszerzonym. I wszedł na ucztę. I był na uczcie, a nie z tym zgredem religijnym, który nigdy nie zdecydował się tego zrobić. Więc jak... Stoi przed drzwiami i nie wiadomo, czy wejdzie na tą ucztę. Tak, no właśnie, ja tam sobie lubię tak powtarzać czasami, że lepiej jest popełnić błąd, bo z błędu można się wycofać, a ze zmarnowanego życia już nie bardzo. Dokładnie. Tylko czy my mamy taką zdolność pozwolenia komuś bliskiemu nam na coś takiego, żeby on mógł popełnić błąd, jeśli my uważamy to, co on robi za błąd, bo to jeszcze nie jest oczywiste, że tak dokładnie, jest. Dokładnie, bo są błędy, które w jakimś sensie są rzeczywiście skuchami, dużymi życiowymi skuchami, ale czy nazwać błędem przestanie chodzenie do kościoła, to nie jestem pewny. Dlatego, że często to wynika z wierności swojemu własnemu sumieniu, jakiemuś rozeznaniu, czasem po długiej walce też. To jest pójście za prawdą czy miłością, tak jak ją się widzi i rozumie w danym momencie. Ja bym nie powiedział komuś, kto przestaje chodzić do kościoła, że wiesz co, popełniasz błąd. Bo tu nie o chodzenie do kościoła chodzi. Tu chodzi o bycie kościołem. A jeśli ktoś nie jest w sercu zaproszony do tego, żeby być tą wspólnotą, no to jest uczciwiej znaleźć się poza nią. Dla wszystkich jest tak lepiej w sumie, żeby tu zostali ci, którzy są naprawdę kościołem, a na zewnątrz, co nie mówię gorsi, ale byli ci, którzy się jako kościół nie czują, nie utożsamiają. Co nie znaczy, że nie są w kręgu oddziaływania miłości, bo Bóg jest miłością. No. Dajecie wolność tymi słowami, żeby odejść. No właśnie, myślę, że tutaj wolność jest kluczowa, że bez wolności no to jest dyktatura. Nawet jeśli to jest dyktatura dobra, to nie chcielibyśmy żyć w Korei Północnej tego typu, no jest jakaś dyktatura, to by była dyktatura dobra, to też by chcemy być wolni, to jest podstawowa jakaś taka nasza i potrzeba, i wartość. Także tutaj w tym wyborze właśnie to jest to puszczenie dzieci, właśnie tak, to jest ich odpowiedzialność, ich wybory i to, jak będą żyli, zależy od ich wyborów. Ta wolność jest naprawdę kluczowa. Tak jak tutaj mówił Marcin o tym synu starszym i młodszym, ten starszy syn, który został, on się czuł niewolnikiem. Ja tutaj tyle ci służę, to jest naprawdę niewola, a nie jestem u siebie. Jest jeszcze coś takiego, że rzeczywiście na nasze dzieci wpływa bardzo wiele czynników, to jest naprawdę inny świat. I to też się trzeba na to zgodzić, że pewne rzeczy są naszą odpowiedzialnością, ale i też nie za wszystko odpowiadamy. Na nasze dzieci nie mamy wpływu tylko my, tylko i środowisko, i naprawdę środowisko rozumiane bardzo szeroko, bo jeżeli internet jest środowiskiem, no to mamy naprawdę globalny wpływ na nasze dzieci. I to też są inne czasy. Ja nie mówię lepsze, gorsze, bo tutaj nie chcę wartościować, bo to uważam, takie wartościowanie to jest, a tam kiedyś było lepiej. Inaczej, jest naprawdę inaczej i ta elastyczność też wymaga od nas dojrzewania. Czy my jako osoby jesteśmy gotowi rozwijać się i poszerzać też i swoje przekonania, jakieś sztywne podejście, nauczyć się tej zmiany, że i żyjemy w innym świecie i nauczyć się żyć w tym takim, jakim jest, w tu i teraz, bo Bóg jest tu i teraz i On jest taki, jaki jest. Mówię, nie, powinno być inaczej. Jest tak. Pogodzić się też z tym, jak jest. I czasami to tak jest, że właśnie nasze dzieci no, wybierają inaczej. Też mają wpływ, ich przyjaciele żyją inaczej. Po prostu świat, w którym żyją, jest inny. I jest to no, też ważne, żeby pozwolić im żyć właśnie, być dziećmi swoich czasów, żyć w zgodzie z sobą. To, co kluczowe, to zachowanie relacji i więzi. Do tego byśmy bardzo zapraszali, bo dla mnie osobiście bolesne jest, czy jakby rozumiem, że jeżeli na przykład nie mogę współdzielić też tego doświadczenia wiary i łamania chleba na Eucharystii, tak, z kimś, kogo kocham, to jest to jakiś obszar, w którym ja nie mogę się w tym obszarze z nim spotkać właśnie, bo Eucharystia to jest przede wszystkim wspólne
właśnie... Coś, co się dzieje między tobą a mną. Tak, że my współuczestniczymy, łamiąc ten chleb i wspólnie go spożywając, właśnie będąc w komunii przez Chrystusa w Chrystusie i z Chrystusem, to jest to coś cudownego. Ja mogę tego doświadczać z moim mężem, to jest też piękne, że możemy właśnie w tym obszarze być też jedno. Ale to nie wyklucza tego, że my możemy łamać chleb, nie wiem, na imprezie urodzinowej na przykład, prawda, że możemy być razem blisko z kimś, z kim nie łamiemy chleba eucharystycznego, ale możemy być blisko w relacji, w miłości, bo to jest też Bóg. Tam możemy być jedno. Tu jest ten brak, ale żeby nie stracić tego, co jest naprawdę ważniejsze. Więc jeżeli nasze dzieci odchodzą od kościoła i nie możemy w tym znaczeniu współuczestniczyć w tej, na tej wspólnej uczcie, to nie znaczy, że nie możemy być w jedności, w miłości. A to jest najważniejsze i do tego bym zachęcała, żeby tutaj, tego nie zgubić. Znaczy to, co Monika powiedziała, ja chcę podkreślić, bo czasami myślimy, że Eucharystia to jest coś, co sobie istnieje samo w przestrzeni jakby pozarelacyjnej, bo jest fatalnie przeżywana współcześnie przez nas generalnie. Teraz uogólniam, ale w większości mamy mszę Eucharystię wyekstrahowaną z relacji. Tak? W ogóle mogę nikogo nie znać, jest msza. Natomiast zapominamy o tym, że pierwszą materią Eucharystii nie jest wino i chleb. Pierwszą materią Eucharystii jest przyjaźń, jest więź, jest to, co się dzieje między tobą a mną. I my teraz szukamy pewnego znaku. Tym znakiem jest wino i chleb, które dla nas staje się ciałem, krwią Jezusa, właśnie dlatego, że jest znakiem miłości, która między nami jest. Słowo stało się ciałem i zamieszkało, rozbiło namiot pośrodku nas. I teraz jeśli my pomyślimy, że ten znak, ta realna jest skądinąd obecność ciała krwi pańskiej, jest sama w sobie oderwana od tej relacji, to my później myślimy, że jeśli ja w takim razie przy grillu głęboko z synem rozmawiam o czymś innym, ale to jest przepływ miłości między mną a nim, to tutaj tego Boga jest mniej niż go jest tutaj. Tak? Zaczynamy jakby po pogańsku przeżywać Eucharystię jako miejsce unikalnej czy wręcz jedynej obecności, jakby tu go było więcej, a tu stopniowo 80, 70, 60, 10% Boga jest tutaj. Za ścianą Kościoła jakby stopniowo coraz mniej. Podczas to nie jest ograniczenie obecności Boga, Eucharystia, tylko ujawnienie Jego obecności. Szczególne ujawnienie się Jego obecności w kosmosie. I jeszcze dodatkowo widzialne dla tych, którzy ten znak szanują, rozumieją i się nim posługują. Natomiast Bóg jest generalnie rzecz biorąc miłością, o ile dobrze pamiętam i doświadczam. W związku z tym, jeśli tu się dokonuje miłość przy grillu, to tu jest Bóg obecny. I teraz ta więź jest kluczowa. To może nie być Eucharystii, a jak będzie więź, to jest Bóg. I powiem teraz coś dziwnego bardzo może dla niektórych. Może być Eucharystia bez miłości i ty nie jesteś w Bogu. Tak. Możesz zjeść 10 kilo Najświętszego Sakramentu i nie doświadczasz Boga. I on powie, nie spotkaliśmy się. I to jest kluczowe dla zrozumienia. I jeszcze jedna rzecz jest też ważna. Jaki obraz Boga stoi za tymi rodzicami, którzy się martwią o te dzieci? Bo jeśli ty myślisz, że to znów powtarzam, ale to jest niezwykle ważne, że my nie mamy do czynienia z dyktaturą dobra, że można powiedzieć, piekło jest znakiem miłości, jest prostą konsekwencją miłości Boga, bo w miłości możesz powiedzieć komuś nie. Miłość zakłada, że ty możesz mi powiedzieć nie. I stąd logiczną konsekwencją musi być założenie, że istnieje piekło, no bo trzeba logicznie założyć, że jeśli to jest miłość, to ona pozwala powiedzieć nie. Czyli teoretycznie przynajmniej tam może się ktoś znaleźć, kto się uprze i powie, że nie chce wejść na tę ucztę właśnie.
bo miłość musi takie założenie zrobić. Natomiast Bóg jest miłością, naprawdę jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu. To nie jest tak, że jeśli nie uczestniczysz w strukturze, z automatu znajdujesz się poza Bogiem. I teraz my mamy ta struktura, tak, jeśli już używam tego słowa Kościół, to jest, można powiedzieć, przestrzeń świadomego podjęcia pewnego aspektu współpracy z łaską. Ale to nie znaczy, że ta łaska tam nie pada, bo on zsyła deszcz nawet na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, na złych i dobrych. To nie jest tak, że nagle, nie wiem, on na jakiś kawałek łąki nie leje deszczu, bo tam się nikt nie modli. Tak, tak, bo tam nie ma katolików mówiących różaniec. No. Ale teraz, jeśli ktoś ma obraz Boga właśnie taki, zantropomorfizowany i stoi tam w zasadzie w tle psychopatyczny ojciec, który jest Bóg, obraz Boga, który jest prostą projekcją jakiegoś psychopatycznego doświadczenia z dzieciństwa, no to tam jest przerażenie. Jeśli nie złożysz czci temu ojcu, to on na pewno ci ten knotek tlący się dogasi, tak, swoim kciukiem. No to Marcin mówi, o piekle, ja jeszcze mam tam nadzieję powszechnego zbawienia, że ostatecznie Chrystus będzie wszystkim we wszystkich i no ale to jakaś też tajemnica, że niespokojny to jest. To tak jak Julianna z Norwich powiedziała, ona miała też takie apokaliptyczne, mistyczka nadrańska, apokaliptyczne wizje i na koniec jej Jezus mówi, ale uwierz mi, na końcu wszystko będzie dobrze. Dokładnie. No my dokładnie. Teraz powiem coś osobistego. My doświadczamy tak bardzo miłości z Moniką, że my nie potrafimy sobie nawet wyobrazić tego, co niektórzy myślą o Bogu. I po prostu dlaczego? Bo my wiemy, można powiedzieć, wiemy Boga, a nie wierzymy w Boga, tylko Go wiemy. Albo lepiej powiedziawszy, po prostu nim jesteśmy. Bywamy Nim. Jesteśmy Nim, bo tak katechizm punkt 460 mówi, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. I kiedyż to ma się stać? Jak nie w wieku 50-60 lat? I teraz, albo wcześniej, życzę, wcześniej. I teraz chodzi o to, że doświadczasz miłości. O co mi chodzi? Teraz nie chodzi mi znowu o jakąś pychę czy narcyzm. Chodzi o to, że przychodzi kobieta i mówi, wiesz co, ja się martwię o zbawienie tego człowieka, bo on był, ja go znam od dziecka, wiesz, on był naprawdę porypane dzieciństwo, biedny człowiek, wiesz, on miał żonę, później ją zostawił i poszedł do kochanki, takie to niepoukładane, wiesz co, umarł na zawał serca i wiesz co, ja się tak martwię o jego zbawienie. Ja mówię, słuchaj kochana, to prawdziwa historia jest. Mówię, ty byś go wsadziła do piekła? Mówi, no co, ty zwariowałeś? No przecież, mówię, wiesz co, kochana, załóżmy roboczo, że Bóg jest bardziej miłością niż ty nawet. Tak? Nagle się okazuje, że ona by go do piekła nie wsadziła, natomiast Bóg nie wiadomo, tak? Jaki obraz Boga stoi za tym? To tak jak mówicie o tym, to pomyślałem sobie, że żeby mieć taką wolność w sobie dopuszczenia wyborów naszych dzieci innych niż my byśmy wybrali, to jednak droga jest wierzenia w coraz większego rozwoju w znaczeniu coraz większego przyjmowania, że Bóg jest lepszy niż to, jak ja sobie go wyobrażam po prostu. I to, że ja się boję o moje dzieci, to wcale nie znaczy, że bo Pan Bóg je potępi, to wcale nie znaczy, że tak będzie. Nie? Otwieranie tej płaszczyzny w sercu, że on bardziej kocha, niż mi się wydaje. To jest kwestia w ogóle rozwoju duchowego, mówiąc krótko, najzwięźlej. A rozwój duchowy sprawia, że ty zaczynasz rozumieć, że każdy człowiek ma swoją indywidualną drogę i historię i że naprawdę nie należy się wciskać, bo Bóg się nie wciska w życia ludzi. Wojtek Drążek w tym pięknym wywiadzie z tobą na temat uniwersalnego Chrystusa niedawno to fajnie mówił,
Ja tego samego doświadczam, że Bóg, można powiedzieć, wpływa na wszystko, obdarowuje wszystkich, ale się nie miesza. W dobrym słowa znaczeniu nie robi wcisków. Jakoś zdzierżył Oświęcim i zdzierżył również to, że przyroda ma swoją autonomię i nagle trzęsie się ziemia i 50 tysięcy ludzi ginie w jedną noc w Turcji i że nie widzimy, żeby on wciskał swoje palce, że to tak nie działa, tylko trzeba zmienić obraz Boga. Najlepiej w ogóle się pozbawić tego obrazu, bo najprościej jest stać się miłością. Zamiast mieć obraz miłości. Najprościej stać się miłością, zamiast mieć obraz miłości. No tak by się... To nie najprościej, ale... Najprościej w sensie nie najłatwiej, tylko najprościej w sensie prostoty drogi, tak. No, dlatego... Obawiałaś się, że skończymy na kontemplacji. I właśnie stąd ta cisza. Osobny podcast nagle, musi być. Bo nagle słowa już niewiele jest do powiedzenia. Więc no mnie to zatrzymało bardzo, ale to jakby jest w tym coś pociągającego, że nie musisz mieć wyobrażenia i w głowie jakiegoś schematu należy tak funkcjonować w takich sytuacjach, tak w takich, mieć system zbudowany, prawda? Wartości, rozwiązań i tak dalej, tylko wchodzić z perspektywy troski do życia innych ludzi, jeśli jesteśmy tam zapraszani. A jeśli nie, to z perspektywy troski pozostać z boku. Tak. W miłości, współczuciu, w szacunku dla wolności właśnie, że każdy ma swój czas i nasze dzieci również powinny mieć prawo do tego swojego czasu, bo Bóg nam daje czas. Tak. To cudowne złudzenie. I jeszcze tak może wracając do samej książki, mam taką myśl jeszcze, jak tutaj do niej zachęcić. Też mówimy tam troszkę o takich procesach rozwojowych związanych właśnie z tym okresem nastoletnim. Myślę, że to też taka ważna wiedza dla rodziców, żeby troszkę wiedzieć, jakby co się dzieje z moim dzieckiem. Nie chodzi tylko o hormony. Są najnowsze badania dotyczące mózgu nastolatka. Nie chcę tutaj mówić, tylko chcę zachęcić jako właśnie... Coś się nie dzieje w tym mózgu. Tak, coś się nie dzieje. Ale nic nie powiecie? Nie, powiemy. Zapraszamy do książki. Dwie ryby by nam nie wybaczyły, że zdradzimy wszystkie ciekawostki z książki. Nie, tam jest dużo ciekawostek. Tak, tak. Czy w ogóle to, że rzeczywiście ten okres jest naprawdę jednym z trudniejszych okresów tak emocjonalnych i no nie wiem, pamiętam siebie jako 13-14-latkę, to naprawdę byłam w ciężkiej depresji i naprawdę to był jeden z, no, chyba najgorszy moment w moim życiu. Może najgorszy, najtrudniejszy. I teraz z perspektywy rodziców wiedzieć, patrząc na tych swoich młodych ludzi w domu, tak, na ich miny, fochy, zachowania, też można ich inaczej spojrzeć. Tak? I wydaje mi się, że ten nasz świat, ten, jeszcze z tą komuną, kiedy zaczynaliśmy być nastolatkami, był dużo prostszy, taki bardziej może szary, zero-jedynkowy, ci dobrzy, ci źli. Tak, role były podzielone. Ograniczona ilość możliwości. Tak, teraz ten świat jest dużo bardziej otwarty dla naszych dzieci. I ta ilość wyboru jest tak duża i paradoksalnie czasami to jest jeszcze trudniej. Jest jeszcze trudniej tym naszym młodym ludziom zdecydować, wybrać. Jest przy tak ogromnej liczbie możliwości. Także takie bycie, zrozumienie, towarzyszenie, tak by jeszcze z innej strony. Myślę, że takie, że to też jest ważne, żeby mieć takie specjalne oczy na te nasze dzieci, które też widzą, jakby, że im wcale nie jest łatwo. Im naprawdę też może być naprawdę ciężko. No i w książce też są bardzo praktyczne, nazwijmy to metody, techniki. Rozmawiania z nastolatkiem tak, żeby nie wpadać w takie postawy, które my sobie nazywamy ping-pongiem, które prowadzą do eskalacji i ostatecznie sprawiają, że ojciec czy matka stoją z poczuciem takiej strasznej porażki, by w ogóle nie zacząć grać w taką grę, w której ktoś może przegrać, tylko rzeczywiście pozwolić przeżywać konsekwencje i no i znów trochę trzeba mieć siły, żeby pozwolić temu dziecku naprawdę przeżywać te konsekwencje. Czyli my
krótko mówiąc, zniechęcamy tam do karania, a zachęcamy do tej postawy, która jest naszym zdaniem w sumie jedyna efektywna w tym, zwłaszcza w tym wieku, którą byśmy nazwali pozwalaniem odczuwania konsekwencji. Bez zemsty, bez jakiejś eskalacji, z szacunkiem do samego siebie, tak żeby na koniec spojrzeć sobie w rodzicielskie oczy i powiedzieć, no nie zachowałeś się źle, tak, było okej. Ja mam takie momenty ku pokrzepieniu serc, bo to dziwne, ale ludzie najbardziej pokrzepiają wyznania tego typu, że ja po prostu żałuję do dzisiaj, że się zachowałem w taki, a nie inny sposób. Nie byłem dojrzałym człowiekiem wtedy, gdy moje dzieci dojrzewały. Są momenty, które naprawdę się wstydzę i jeśli o nich nie mówię teraz tutaj głośno, to tylko ze względu na jakąś intymność całej naszej rodziny i tego, że ci ludzie mogą być spotkani przez was na ulicy i ja bym nie chciał, żeby ktoś mówił, a słyszałem o tym, że twój ojciec ci to czy tamto. Więc też apel do słuchaczy, widzów, zachowajcie naszą intymność, jeśli już to oglądacie. Ale rzeczywiście są takie momenty, których bardzo żałuję, za które przeprosiłem i wtedy, i teraz po latach dzieci też się o to przeproszenie jakoś w sumie upomniały. I to jest po prostu spotkanie z jakimś naszym cieniem. Być może, że gdybym miał tę świadomość, którą mam teraz, na pewno bym tych błędów nie popełnił, tak? Ale może nie miałbyś tej świadomości. Właśnie chcę to powiedzieć, że nie miałbym tej świadomości, gdybym nie przerobił tych błędów. No i to jest właśnie taka historia, że oczywiście ego z chęcią wasze błędy rodzicielskie zawłaszczy i jak mogłem, może było można inaczej. No, moja wina, przede tak, mnie. Tak, tak, czyli ego lubi tutaj snuć taką pieśń smutku, pozornie pokorną, która jest pieśnią fałszywej pokory, bo to nie ma nic wspólnego z pokorą, tylko właśnie z narcystycznym zaczepieniem się, że ja nie byłem perfekcyjny i to się przewleka w takie przewlekłe poczucie winy. Natomiast my rzeczywiście mamy lekcję i teraz nie mogłem w sumie postąpić inaczej, skoro nie miałem tej świadomości, którą mam teraz, a tą świadomość mam teraz taką, bo popełniłem ten błąd. Więc rzeczywiście wezwijmy i Juliannę z Norwich i wszystkich świętych i samego Chrystusa, który mówi, że przez śmierć nawet błogosławiona wina, wina może być błogosławiona, także rany, które zadaliśmy, które nam zadano, jak widzimy w zmartwychwstałym, są nadal otwarte, co oznacza, że już nie krwawią, ale nie znikły, tak? Czyli że nie chodzi o to, żeby one znikły, tylko żeby one zaczęły nam służyć. No i najważniejsze, żeby właśnie uznając prawdę, obdarzyć siebie wybaczeniem. Tak, czyli... Bo miłość miłosierna nam wybacza, jak stajemy w prawdzie, możemy przyjąć to wybaczenie, ale najważniejsze, żeby przebaczyć samemu sobie i wypuścić samego siebie na wolność. Dzieci, my wychowujemy dzieci, a dzieci wychowują nas trochę, można powiedzieć, zażartować, ale to jest całkiem prawdziwe, mi się wydaje. I jeszcze jedno. Niektóre dzieci mają taką tendencję, żeby ciągle rodzicom wypominać, jak mogłeś, jak mogłaś i tak dalej, i tak dalej. Nie biorą właśnie pod uwagę tego, że byliśmy w innych czasach, nie biorą pod uwagę tego, że mieliśmy mniejszą świadomość. Dojrzałem. Ich ego teraz chce się karmić tym, tak? I owszem, trzeba kiedyś powiedzieć, tak, postąpiłem źle, ale kochani, naprawdę do końca życia nie mam zamiaru tego słuchać. Odpokutowałem swoje, zrozumiałem swoje, to jest mój błąd. Życzę ci, żebyś lepiej wychowała swoje dzieci. Wychowała swoje dzieci,
ale nie będę tego więcej słuchać. Także też do tych ludzi, którzy tego słuchają, a mają, może mają już ludzi dorosłych obok siebie, jako dzieci swoje są ich dorosłe, to też postawcie granice. Nie pozwólcie im też w nieskończoność mantrować tego, jak to ich skrzywdziliście, bo to też im nie służy i z punktu widzenia terapeutycznego powinni się odczepić, że tak powiem, i przestać zasilać swoją tożsamość ofiary. Tylko pójść w swoją stronę, przerobić swoją lekcję. Tak jak my wszyscy. No i tyle. Bardzo dużo tutaj takich rzeczy padło, które no myślę dużo światła dają w tej drodze, którą większość ludzi idzie po omacku jednak. Ja bardzo zachęcam do tej książki. To myślę tak dobry prezent może być nawet. Jeśli ktoś sam jest już po odchowywaniu dzieci, to można kupić na przykład komuś. Albo może to jest akurat ten moment, kiedy w takim momencie nastolatków w domu mamy. Na pewno będzie podlinkowana ta książka. Monika Marcin, bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że się przy temacie kontemplacji też spotkamy. Żeby tak... Jesteśmy otwarci, ale wtedy przygotuj 10 godzin. To zrobimy cykl. Jak być kontemplacyjnym rodzicem? Albo po prostu, jak być kontemplatywnym, bo jak jesteś kontemplatywnym, to jesteś i rodzicem, i synem, i córką, i bratem, i siostrą, i matką. Wszystkim. I już widzę, zaczynamy. Właśnie ja już milknę. Wybaczcie. Dziękujemy bardzo. Za dużo miłości. Jak to mówią, gdzie dużo miłości, tam dużo miłości. Tak. Im więcej miłości, tym więcej miłości. Tak w naszej fundacji mówimy. Fundacja Teozis przy okazji PL. Zapraszamy, jeśli ktoś chce, niech zajrzy. Zapraszamy do książki, zapraszamy do Teozis, zapraszamy do książek Państwa Gajdów. Moi drodzy, korzystajcie, widzicie, że warto, a my mam nadzieję, się zobaczymy. Całkiem za jakiś czas. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Tylko dzięki waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy.